Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Możesz, Bartek. Dobry wieczór Państwu. Pewne rzeczy od dłuższego czasu się nie zmieniają. Wciąż nie gramy w Polsce w piłkę, wciąż Widzew nie gra swoich meczów, wciąż nie opublikował raportu finansowego za 2019 rok, a wciąż w środę o 21 możemy usłyszeć w Radiu Widzew głos trzech tenorów. Powiedziałbym, że trzy prząśniczki, bo ostatnio trochę musimy szyć z tematami, ale nie wiem, czy każdy to wie, prząśniczka nie była kobietą, tak jak Kopernik. My również kobietami nie jesteśmy. Natomiast jest mała szansa, że nas bardzo dobrze znacie. Z nami, ze mną dzisiaj Arkadiusz Stolarek, aka Stolar. Jestem, ale bez raportu finansowego. Nie biorę za to odpowiedzialności. Jest z nami Maciej Wojciechowski, aka Ryan. Jestem też bez raportu i też nie będę prząśniczył. Czyli jak to, nie będę grał na trąbce. Jest Bartłomiej Stańdo, aka Bartłomiej Stańdo, czyli ja. Witamy bardzo serdecznie po tygodniu, w którym trochę się działo, bo świat piłki ruszył tak naprawdę z małego kopyta, dokładnie z niemieckiego. Nie wiem, panowie, czy oglądaliście, pewnie tak, bo spragnieni futbolu jesteśmy wszyscy, ale czy wam się to podobało, co zobaczyliście? Nie wiem, Marek, czy twoim zdaniem to była też piłka nożna w takim, bym powiedział, wydaniu możliwym do zjedzenia, czy trochę było niestrawnie? Wiesz co, ja w ogóle okazało się, że obejrzałem chyba, znaczy w sumie powiem ci tak, jakbyś mnie zapytał o wyniki tej kolejki Bundesligi, to ci ich nie powiem. Nastawiałem się na to, że obejrzę, ale zabrakło mi czasu na to, żeby je oglądać, ale obejrzałem jeden i nie żałuję, że go obejrzałem, bo był to mecz Kolonii z Mainz, niestandardowy akurat mecz, ale był świetny, naprawdę. Jakby tak mecze wyglądały, słuchaj, to ja jestem za generalnie, bo to da się oglądać. Słyszałem narzekania na inne mecze w Bundeslidze, natomiast ja tego nie doświadczyłem, bo nie oglądałem ani Bayernu, ani Borussii Dortmund, nie widziałem tych meczów, a akurat trafiłem właśnie na ten Köln z Mainz i bardzo fajny mecz, mi się podobał i myślę, że jeśli takie mecze były grane nawet przy pustych trybunach, no to tylko będzie ten żal, że kibice nie mogli tego obejrzeć na żywo, bo po prostu było dobre spotkanie, także ja akurat trafiłem dobrze. A ty, Maćku? Oglądałem dwa mecze, tylko tak pierwszy, ten derbowy, sobotni Borussia Schalke, tak jednym okiem, chyba jedną połowę, później pojechałem po teściów, nie spóźniłem się trochę, więc tak no, nie, jednym okiem rzucałem. To, co się najbardziej rzuciło mi w oczy, to nie była absolutnie gra, bo no, ona była na wysokim poziomie i tak dalej, ale ta otoczka sparingowa rzeczywiście nie była przyjemna. Natomiast bardzo ciekawostka, bardzo interesująca sprawa technologicznie. Otóż na stadionie, być może to jest na wielu stadionach, ale ja się chyba pierwszy raz z tym spotkałem w weekend, że były wyświetlane takie spersonalizowane reklamy, bandy, chyba na zasadzie hologramu one były emitowane, albo w zasadzie jakiejś nakładki komputerowej. I polegało to na tym, że każdy region miał swoją personalizowaną reklamę. I ludzie, którzy oglądali w Polsce Eleven przekaz z Dortmundu, no mieli po reklamę polskich sklepów z polską czcionką, z polskimi napisami. Natomiast jak ktoś oglądał na przykład... Tak, Lewiatan i tak dalej. Natomiast jak ktoś oglądał to na przykład w Ameryce Południowej, to miał jakieś tam swoje reklamy. Arabowie mieli po arabsku, Niemcy mieli w swoim rodzimym języku. To mi się rzuciło bardziej w oczy niż sama gra. Trochę takie było z dużej chmury mały deszcz, czyli człowiek się cieszył, że liga wraca, że będzie można to oglądać, no ale jednak no takie to wszystko było trochę niedoprawione. To tak jakbyś sobie, wiesz, tak jakbyś sobie ugotował kurczaka, ale nie przysolił, nie popieprzył, nie dodał żadnych przypraw, tylko po prostu go usmażył albo ugotował na wodzie, na parze, żeby był jeszcze zdrowiej, położył na talerzu i taka nowa dieta, białka dużo trzeba, jak ktoś ćwiczy na siłce, to pewnie to przerabiał, no ale jeszcze tego kurczaka... To nie my, nie wiemy o czym mówisz. Ale no nie no, Bartek to taki, widać, że coś tam było, chociaż nie, bo siłki pozamykane, to w domu musiało być coś robione, ale nieważne. To jest tragedia, plus nie 3. Jak nieprzyprawione mięso bez soli, bez pieprzu, bez przypraw, no to jest to takie trochę mdłe, no i tak to było. Myślę, że z Widzewem nam będzie trochę prościej, no bo jednak jesteśmy emocjonalnie z tym związani, więc będzie prościej to zaakceptować. No, liga niemiecka jak liga, no obejrzałem jeszcze Bayern w Berlinie na Unionie, podobna specyfika. Mecz jak mecz, bez większego szału. Także jakbyś mnie zapytał z kolei o wyniki tej Bundesligi, to ze 3-4 mecze bym potrafił powiedzieć, jak się zakończyły, bo dwa oglądałem, chyba Hertha zremisowała z piątkiem na ławce i tyle z tego tak naprawdę pamiętam. Trochę się człowiek grzeje, bo już niedługo za tydzień Der Klassiker, czyli Borussia Bayern Monachium,
No ale taki klasiker przy pustych trybunach to też nie będzie coś jakiegoś takiego super, nie? Zresztą mówiłeś na wstępie, Bartek, że pewne rzeczy są niezmienne, że środa 21, Trójgłos, natomiast my będziemy musieli zrobić zebranie zarządu naszej audycji, bo za 2 tygodnie już nie będzie Trójgłosu 21, tylko będzie, jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to będzie mecz, więc będziemy musieli wykombinować coś innego, ale taka modyfikacja ramówki chyba każdemu leży na sercu, dla każdego to jest coś dobrego. No właśnie, zmienimy. Na razie mamy środę taką kwarantannową, można powiedzieć. Natomiast powiedziałeś o tym kurczaku, że był taki niedogotowany. Fajnie, że mimo wszystko człowiek coś zjadł i głodny nie chodzi. Natomiast ja powiem ci szczerze, że przyglądałem się tak trochę też pod kątem Widzewa Bundeslidze i tym, jakie drużyny zyskają tak naprawdę na tym, że kibiców nie ma, jakie stracą. Ja się zastanawiam, bo największa moja obawa była taka, że wszystkie mecze teraz Widzewa będą wyglądały tak jak mecze wyjazdowe. Mecze Widzewa u siebie były zupełnie inne i mecze na wyjeździe, gdzie ta atmosfera była nieco piknikowa, to wydaje mi się, że Widzewowi grało się nieco ciężej, natomiast dużo łatwiej będą mieli tacy piłkarze jak na przykład Adam Radwański, bo ja oglądałem prawie wszystkie mecze te Bundesligi, bo się wkręciłem dosyć mocno i może dlatego mam odbiór trochę inny, ale na przykład Kai Havertz z Bayeru Leverkusen czy Julian Brandt z Borussii Dortmund, kozacy absolutnie i myślę, że na takich pozycjach jak Adama Radwańskiego z taką charakterystyką ci piłkarze będą mieli najłatwiej. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale też zauważyłem, że drużyny, które dobrze grają w piłkę, w takiej atmosferze lekko sparingowej, lekko treningowej, no po prostu grają bez presji, bez wybijania. Jak potrafią grać w piłkę, to naprawdę ta różnica między zespołami jest dużo większa. Borussia Schalke na przykład miała pogrom 4-0 i jeżeli grała lepiej, to każdy kolejny gol ją nakręcał, a nie skręcał. Nie było żadnego kunktatorstwa, kalkulacji, że teraz się cofamy. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o Bundesligę, bo oczywiście to audycja o Widzewie i tak naprawdę na łódzkim klubie skupiamy się najmocniej. Maciek fajnie zahaczył o temat reklamowy. Ja bym został przy mediach szeroko pojętych. Temat, jaki nam się dzisiaj narzucił, chociaż uczeń Arek się wyrywa z palcem w górze, oddajemy mu głos. Dobrze, że nie z palcem gdzie indziej, na razie tylko w górze. Jak Arboleda. Słuchaj, bo właśnie chciałem tylko skomentować to, że podjąłeś śmiertelne ryzyko, nie bezpośrednie porównanie Adama Radwańskiego do Kaja Havertza. Gdybym ja to zrobił, to już by mi się Twitter palił, więc wiesz, musisz uważać, ale tobie można więcej, Bartek. No i u mnie jest, wiesz, mniej negatywnych emocji. Wiesz, że u mnie jest płodozmian. Raz tak, raz mogę pochwalić, więc raz mogę zganić. Wszystko jest w naturze. Ale to, co powiedziałeś, to dzisiaj chyba w jakimś artykule w The Athletic właśnie poruszono ten temat, że niby właśnie zawodnikom technicznym, lepiej wyszkolonym ma się grać łatwiej w tych warunkach właśnie. No jakby chyba przyjęto jakąś ogólną obserwację tej Bundesligi, że takim zawodnikom grało się lepiej niż tym, którzy uchodzą za mniej wyszkolonych technicznie. Także no teoretycznie Adam Radwański no jest takim zawodnikiem. Nie wiem, może Robert Prochownik dostanie swoją szansę gdzieś tam w tym swoim młodzieńczym szaleństwie, nieokiełznanym niczym Mustang na wolnym polu gdzieś żyjący w te dzikich stepach Ameryki. Czasami tak przypomina właśnie takiego Mustanga Robert Prochownik, no to rzeczywiście trzeba by na to poczekać. Zadałeś pytanie, co się zmieni pod kątem reklamodawców, tak? Coś w tym zasadzie? Nie, zacząłem o mediach, bo chciałem was zapytać, bo ja jestem akurat teraz tak na takim stanowisku trochę moderatora, ale też dobrze stoję, bo pośrodku między wami. Arek Stolarek, czyli przedstawiciel mediów klubowych Widzewa i Maciek Wojciechowski, przedstawiciel w czerwonym narożniku, a w niebieskim narożniku, bo akurat z okolic Śląska, mamy tutaj Maćka Wojciechowskiego, który jest przedstawicielem mediów nieoficjalnych, czyli tak naprawdę trochę starcie dwóch światów, które ostatnio chociażby na falach radiowych się lekko ścierają, również przenikają, bo mamy pracowników Widzewa i u nas i my też sobie z chęcią komentujemy to, co się dzieje w Widzew FM. Czy waszym zdaniem, to już pytanie takie ode mnie, czy waszym zdaniem Widzew jest poprawnie otwarty na świat, jeśli chodzi o media? Pewnie Arek Stolarek ma tutaj doświadczenia, powiedziałbym, życiowe, codzienne z widzewskimi mediami. Czy nie jest tak, że Widzew trochę za bardzo chce z mediami konkurować zamiast współpracować? Ja to poruszałem trochę w Prosto z Prostej w poprzednim tygodniu. Czy to nie jest tak, że Widzew jest troszeczkę za bardzo właśnie taki zamknięty na
na oficjalny świat, a za mało go na świecie takim, bym powiedział, otwartym. No, czyli co, jako przedstawiciel reżimowej mam odpowiedzieć. Zgodnie z linią partii. Nie, nie, słuchaj, ja nie mam żadnego problemu. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie postrzeganie trochę jednak ciebie jako osoby, która jest na zewnątrz, bo na przykład ja mam takie podejście, że po prostu skupiam się na swojej pracy, tak? No ja ją chcę zrobić jak najlepiej, więc jeśli robię wideo, to je chcę zrobić takie, żeby było najlepsze. Jak chcę zrobić audycję radiową, to chcę, żeby była zrobiona jak najlepiej. Nie sprawdzam, nie szukam informacji, czy ktoś zrobił jeszcze lepszą audycję, czy ktoś zrobił jeszcze lepsze wideo. Patrzę na jakieś ogólne opinie. Całe szczęście jakby udało mi się w trakcie tej pracy wypracować taki mechanizm, że mniej więcej no wiem, na czyjej opinii mogę się oprzeć, kto jakby mówi pewne rzeczy na poważnie i jakby z troską też o jakiś rozwój, a nie troluje i po prostu no szuka jakichś tam problemów tam, gdzie ich nie ma. Więc no, trudno mi jest, powiem ci, odpowiedzieć na to jakby w kontekście swojej pracy. No bo nie jestem nałogowym słuchaczem Radia Widzew i trudno mi powiedzieć, co tam dokładnie się dzieje, bo po pierwsze nie mam czasu na to, żeby słuchać, a po drugie jest to oddzielny projekt i niech funkcjonuje tak, jak to widzi Maciek, tak? No co mnie to interesuje tak naprawdę? No nie, myślę, że no ja jakby osobiście nikomu nie blokuję możliwości tego, aby, czy właściwie sam nie blokuje możliwości jemu, żeby mógł rozmawiać ze mną, więc no, jakoś staram się być w tym w porządku, no, czy się zamykają media na, no, nie, czy tak trochę rozumiem to pytanie, czy się zamykają media klubowe na innych, musiałbyś podać mi jakiś przykład, wiesz co, bo na razie jakby trudno mi złapać się czegoś. Niekoniecznie zarzut mam taki do Widzewa, że się zamyka, albo chciałbym ustawiać nas w jakiejś takiej walce, tak jak zaczęliśmy trochę mediów nieoficjalnych z oficjalnymi, tylko chodzi mi o to, że jak masz na przykład, nie wiem, otwierasz sobie firmę odzieżową, to chciałbyś, żeby jak najlepiej ta strona oficjalna twojej firmy wyglądała, no bo jak klient potencjalny czy kupiec przyjdzie do ciebie i zobaczy, że masz świetną wizytówkę firmy, no to coś od ciebie weźmie. I tak samo jest z Widzewem. Ta wizytówka powinna być jak najlepsza i ja absolutnie nie naciskam, żebyś, nie wiem, robił złe materiały, bo to jest jakiś absurd kompletny. Chodzi mi o to, że ten sam właściciel firmy chciałby, żeby jak najgłośniej i jak najszerzej się o tej firmie mówiło również w mediach zewnętrznych. I czy pod tym kątem Widzew mógłby zrobić więcej? Ja kiedyś też mówiłem, nie wiem, żebyśmy, nie wiem, zrobili na przykład film dokumentalny na takim Netflixie, czy po prostu, żeby Widzewa było dużo, nie tylko żeby kibice żyli od meczu do meczu, tylko żeby Widzew po prostu grzał non-stop. Nie wiem, jak to widzi Maciek. Ale wiesz co, ja ci odpowiem, ale to myślę, że odpowiedzią na to jest to, co robią kibice wokół klubu. No, klub ma swoją narrację, klub będzie przedstawiał rację na swój sposób, tak jak widzi świat po swojemu. Natomiast no, od tego jest takie medium, jak to, w którym teraz rozmawiamy, od tego są portale, których jest masa wokół Widzewa. Ja kiedyś zadałem takie pytanie na Twitterze z takim domysłem, że nie wiem, czy jest drugi klub w kraju, który ma tyle nieoficjalnych stron o sobie, bo no, nie wiem, czy nawet Legia ma tyle stron, podcastów, formatów wszelkiego rodzaju. No, ostatecznie tam jakiejś konkretnej odpowiedzi nie było, ktoś tam z Lecha próbował liczyć, ale to w ogóle no nawet nie dotknęłoby tej liczby, która jest dostępna w mediach widzewskich, więc no jakby wydaje się, że chyba nie ma, nie wiem, tak mi się wydaje, no ja bym tak odpowiedział, że chyba nie ma jakiegoś problemu, jeśli chodzi o otwartość klubu, no bo skoro istnieje tyle portali, tyle formatów, no to jednak mimo wszystko jest o czym mówić, ci ludzie mają o czym pisać, mają co pokazywać i to chyba no jakoś tam pokazuje, że chyba nikt się nie zamyka jednak, no, nie wiem, no, nie wiem, czy to jakby jest odpowiedź na twoje pytanie, czy to o to ci chodzi, Bartek. No, wiesz co, dlatego pytam, a nie stwierdzam, żeby właśnie poznać wasze zdanie jak najlepiej. Mnie po prostu razi czasem takie podejście, jak na przykład no nie wiem, najpierw zróbmy coś na ofi, najpierw, wiemy, że dziennikarze mają coś takiego, że chcą mieć ekskluzywne materiały, chcą mieć kliknięcia, chcą mieć po prostu ten towar dobrze dogrzany, a nie podeszwę jakąś taką zleżałą, kilkudniową. I zastanawia mnie po prostu, czy z waszego punktu widzenia to podejście medialne, Widzewa, marketingowe, żeby jak najszerzej się na świat otworzyć, no czy to jest po prostu tak, jak mówi Żarek, że nie ma problemu, czy coś można by było zrobić lepiej? Nie wiem, jakie ma na to spojrzenie Maciek. Czy ja bym przede wszystkim zaczął od stwierdzenia faktu. Według mnie to jest fakt. Widzew jest jednym z najbardziej
medialnych klubów w Polsce, myślę, że jest w top 3. Obok tutaj wymienionych przez Arka Lecha i Legii. Myślę, że w no Wisłę musisz doliczyć no, też. Wisła, do tak. No, Wisłę myślę, że tam też gdzieś w czołówce. No jakby zrobić top 5, powiedzmy, to tam gdzieś jeszcze można... No nie, w sumie już nikt mi do głowy nie przychodzi, który by był aż tak medialnym klubem. I to, że występuje od 5 lat na tych niższych szczeblach, nie jest w Ekstraklasie, w ogóle tego faktu jakoś nie deprecjonuje, w ogóle nie wpływa na to zainteresowanie. Co widać w formie sprzedaży karnetów, zainteresowania dziennikarzy. Przypomnę, co się działo przed meczem z Legią, gdzie jeżeli chodzi o obsadę trybuny prasowej i murawy, jeżeli chodzi o fotoreporterów, to był Armagedon, wiem, bo rozmawiałem z ludźmi z klubu w tamtym czasie, żeby też no, wiedzieć mniej więcej w miarę szybko, na czym stoimy z naszymi portalami, które reprezentuję, żeby wiedzieć, czy dla kogoś miejsca nie zabraknie. No, tam był naprawdę Meksyk. Były, pamiętam, dokupowane na szybko przed meczem takie hokery, to są takie krzesełka barowe, które były ustawiane, bo po Mistrzostwach Świata do lat 20 została trochę ograniczona pojemność tej trybuny prasowej i mogło wejść mniej ludzi, zlikwidowano dwa rzędy, no to żeby ci z tyłu, którzy mogliby tam gdzieś usiąść, żeby cośkolwiek widzieli, no to wymyślono właśnie takie hokery, takie wysokie krzesła i oni sobie tam mogli usiąść z tyłu i oglądać murawę. Takie było wtedy szaleństwo i to szaleństwo też widać w tym, co mówi Arek, czyli w ilości podcastów, w ilości portali, no jeden nam odpadł, bo widzewiak.pl, kultowy portal, który wychował wielu kibiców, został wchłonięty przez media oficjalne i całkowicie teraz zmienił swoją postać. Od lat jest portal Widzew to my. No jest Widzew24, ale to jest zupełnie inny rodzaj serwisu, który w 95% się opiera na jakichś tam treściach z zewnątrz. To jest taki generator newsów w jednym miejscu dla tych, którzy nie mają czasu biegać po stronach, mają wszystko w jednym miejscu. Ale właśnie, to, że taki portal jak Widzew24, ja się do niego odwołuję nie po to, żeby sobie robić jakąś reklamę tutaj prywatę uprawiać, tylko pokazać jedną rzecz, że ja wymyślając ten portal, dostrzegłem to, co dostrzega Arek i Bartek, czyli fakt, że wokół Widzewa jest tak wielkie zainteresowanie mediów, bo jest zainteresowanie kibiców, więc media też się tym interesują, że taki portal w ogóle ma rację bytu, że jest tak dużo treści o Widzewie, że warto wszystkie je skupić w jedno miejsce. Gdybym miał robić portal pod Beskidzie 24 albo, nie wiem, albo GKS Bełchatów 24, no to tam miałbym 3 newsy, 4 dziennie, nie? A na Widzew 24 tych newsów jest 30, 40, czasem nawet 50 jednego dnia. Oczywiście one się niektóre powielają, no ale na inne spojrzenie mogą mieć inne media... Na to samo zagadnienie mogą mieć różne media inne spojrzenie, dlatego generujemy je wtedy wszystkie. Natomiast co do tego zainteresowania klubem, to moim zdaniem klub powinien jak najbardziej na tym korzystać. Jest mnóstwo narzędzi, które pozwalają, są tak specjalne firmy, które monitorują media pod kątem wzmianek na dane tematy. I z takich firm usług korzystają partie polityczne, reżyserowie filmów, tak pan Patryk Wega na przykład się przyznał, że też takie zakupuje takie opracowania, żeby wiedzieć, co Polacy lubią oglądać i to im dostarcza. Politycy wiedzą, jak mają mówić ich przedstawiciele, żeby wygrać wybory w kampanii wyborczej. Natomiast firmy takie raporty zamawiają, żeby zobaczyć, jak wiele się o tych firmach mówi. Co miesiąc jest nawet za darmo taki raport publikowany, robi to Press Media, taka spółka i ona analizuje Ekstraklasę i bada na tej podstawie popularność klubów Ekstraklasy. Ilość wzmianek w prasowych artykułach, w telewizji, social media, Twitter, Facebook, Instagram i tak dalej. Mają jakieś narzędzia, które to w jakiś sposób przeliczają i takie wartości i takie dane wzbogacają wartość wizerunkową spółki, firmy. No to jest właśnie firmy. To jest... No to wydaje mi się, że nie wiem, może z takiego narzędzia jakby klub nie korzysta. Kiedyś próbowałem, chyba policzyłem, w momencie, kiedy przyszedł Marcin Robak, próbowałem zliczyć chyba łączą liczbę wyświetleń, oczywiście organicznych, bo nie ma w promocji płatnej postów w żadnym mediu społecznościowym Widzewie. I tam wyszło chyba, jeśli się nie mylę, około 700 tysięcy wyświetleń tych materiałów wideo chyba tylko wtedy, jeśli dobrze pamiętam tej prezentacji wokół z Marcina Robaka. Plus artykuły opisujące jego powrót. Nie, chyba nie. Tak dalej. Chyba nie. Nie. Liczyłem tylko to, co wideo, pojawiło się o widzewskich mediach, ale też o widzewskich, mówię tylko o mediach oficjalnych. Informacja o przyjściu Marcina Robaka. Jasne, i tam wziąłem pod uwagę to wideo promocyjne,
które było wrzucone w każdym medium po kolei, nie? I później sobie liczyłem. Nie pamiętam, czy jeszcze coś tam uwzględniłem, czy jakiś, jeszcze jakiś artykuł, czy chyba artykuł jeszcze uwzględniłem na stronie oficjalnej. No to tam mówię, tam było chyba 600 czy 700 tysięcy wyświetleń jednej informacji o tym, że Marcin, z naszych mediów, nie? Że Marcin Robak jest naszym zawodnikiem, z mediów oficjalnych. Dolicz do tego, Arek, nieoficjalne portale, portale nie, no to mówię, no to się mnóż razy... Wtedy, jeżeli klub miałby takie narzędzie, taki dowód, to bierze ten dowód na kartce, idzie do sponsora i pokazuje mu, nasze publikacje zostały, trafiły do przynajmniej 700 tysięcy razy zostały wyświetlone w ciągu ostatnich tam, nie wiem, 24-48 godzin. To jest gigantyczne narzędzie mogące pokazać sponsorowi, że warto dać widzowi kasę, bo sponsoring to tak, nie, tak, ja nie polega wtedy na tym, też to właśnie w dobeli. Że przychodzi pan, nie wiem, pan właściciel Bakomy czy M-Banku i mówi, a mam tam parę baniek wolnych, to wam dam. Tylko przychodzi właściciel M-Banku i mówi, dobra, no to dam wam parę baniek, ale co ja z tego będę miał? No będzie pan miał reklamę, a jaką? No chociażby taką, nie? 700 tysięcy wyświetleń. To jest oczywiście takie trochę uproszczone teraz to moje rozumowanie, ale chodzi mi o pokazanie samego mechanizmu. Bartek zadał bardzo ważne pytanie, czy klub jest zamknięty. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem jest pewnego rodzaju wyczuwalna rywalizacja pomiędzy portalem oficjalnym, a portalami nieoficjalnymi. Nieoficjalne portale Widzewa tworzę od... 7 lat co najmniej w sposób bardzo zaangażowany i widzę, że w tym momencie jest pewnego rodzaju rywalizacja. Jeżeli jest rywalizacja, to ona jest dobra dla obu stron, bo jeżeli jest rywalizacja, to obie strony dążą do tego, żeby być lepsze, no i podnoszą swoje imię, tak jak rywalizacja bramkarzy Patryka Wolińskiego na przykład i Wojtka Pawłowskiego. Obaj walczą o miejsce między słupkami, więc podnoszą swoje umiejętności. Taki przykład. Natomiast jeżeli jest konkurencja na zasadzie taka, że my chcemy być lepsi niż wy, was pokazać w złym świetle, wam utrzeć nosa, to nie jest dobre, dobry sposób. Ja uważam, że media powinny się uzupełniać, oficjalne i nieoficjalne. Pamiętajmy, że media oficjalne mają swoją konwencję, swoją specyfikę, której nigdy nie przeskoczą. I ja to mogę mówić w formie szydery, trochę wbijać szpilki, bo tak często robimy. Arek nie słucha radia, bo nie ma czasu, natomiast ja często na przykład... Jest to, raz słuchałem i akurat trafiłem, jak wbijałeś szpilkę i nawet się zastanowiłem, mówię, po co ty o tym mówisz w ogóle? No to tak jest, się, to ci mówię, to było w to się właśnie programie, tak, to... pamiętasz może? Wiesz co, mówiłeś chyba o tym, że sobota rano, o, bo stałem w kolejce po zakupy albo coś. A, no i ty miałeś trybuna, chyba jak rano, to trybuna prasowa. No. To jest konwencja i taka, mówię, że wbijamy i to, szpilki coś tam na... wszystkim. Ale no, to nie jest no złość, właśnie to nie mówię, jest tak się nawet wtedy zastanowiłem, że... No to nie jest, to ci wytłumaczę, to nie jest złośliwość, to nie jest wrogość wobec kogoś, tylko to jest też, ja też całkiem poważnie zauważam pewną specyfikę mediów oficjalnych. One nie wyjdą poza pewną formułę. Tam jeżeli no przeczytasz pewnie wywiad z pewnym człowiekiem, a przeczytasz wywiad z tym samym człowiekiem na medium nieoficjalnym, to będą dwa różne pytania. Moim zdaniem medium oficjalne ma te swoje ograniczenia polegające na tym, że musisz zadawać tylko proste, gładkie, ładne pytania. Od niedawno byli panowie ze stowarzyszenia RTS u Marcina Tarocińskiego w Widzew FM. No i wrażenia słuchaczy były takie, jakie się spodziewałem. Nudy, nic ciekawego, bla, 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 bla. No ale co Tarot miał zrobić? No miał tych ludzi, nie wiem, miał własnych pracowników, przepraszam, własnych pracodawców niejako przyciskać, oskarżać, zadawać im trudne pytania. Nie, nie na tym polega strona oficjalna. Strona oficjalna musi mówić, że wszystko jest pięknie. Jeżeli ktoś, no kibic, nie, no, jeżeli kibic nie, jakiś no, chce, to się nie zgodzę, wiesz, tak, żeby tam no, pięknie. Ja może, no, możesz... może trochę, wiesz, koloryzuję, ale chodzi mi o pewną specyfikę. Jeżeli jest kibic, który chce, nie chce słyszeć negatywnych rzeczy na temat klubu, woli żyć w jakimś takim przeświadczeniu, że wszystko jest okej, woli sobie nie psuć humoru, wystarczają mu wywiady, ciągle te same pytania zadawane, ciągle te same banalne odpowiedzi, ale on to lubi, to jak najbardziej strona oficjalna jest dla niego i tam znajdzie ten content, którego szuka. Jeżeli ktoś szuka bardziej kontrowersji, trudniejszych tematów, to musi szukać mediów nieoficjalnych. I trudno mieć pretensje do Marcina Torocińskiego, że nie przycisnął panów ze stowarzyszenia, pana Walczaka, pana Pietrasika. Ja mu się nie dziwię i to jest normalne. No, z drugiej strony media oficjalne mają lepszy dostęp do zawodników, do piłkarzy, do trenerów, do pracowników klubu. Mają ich na zawołanie ręki. Niejako jest to ich część ich obowiązku, występowanie na przykład w oficjalnym radiu, czego my jako Radio Widzew zrobić nie możemy. Dzisiaj prosty przykład z dnia dzisiejszego, trening na stadionie. Wiadomo, że nikt tam nie będzie mógł się pojawić, bo jest kwarantanna. Poza tym zawsze te treningi najczęściej, jeżeli nie był to briefing przedmeczowy, one były zamknięte. No ale Sebastian Zawalski z WTM znalazł sposób, po prostu pojawił się pod stadionem i przez jakąś dziurę tam, którą wypatrzył
wyjściową na murawę, która jest otwarta, nie jest zamknięta, do bryła stadionu z perspektywy parkingu. Dobry aparat, porobił zdjęcia, wrzucił galerię zdjęciową na portal Widzew to my, po to, żeby kibice mogli sobie zobaczyć zdjęcia z treningu. I też wiem, że było to pretensje, dlaczego tak to zrobiono, bo tam trochę Kamil z WTM może trochę nawet przesadził, też tak uważam, że ogłosił to jako wielki hit, że u nas będzie galeria. Trochę niepotrzebnie to zrobił, natomiast rozumiem, że chciał zwrócić uwagę na ten temat, i zwiększyć zainteresowanie, że coś będzie ciekawego. No i nie spodobało się to Marcinowi Olczykowi, rzecznikowi Widzewa, który Kamilowi tam jakieś uwagi swoje przedstawił na temat tego, że nie powinni, że WTM się powinien zastanowić, czy w ten sposób chce współpracować z klubem i tak dalej. Ja będąc rzecznikiem bym się tylko z tego powodu cieszył, nie? Nie oceniałbym tego absolutnie. No ale... Myślę, że po prostu to jest kwestia też ustalenia jakiejś pewnie granic, gdzie kto może, a gdzie kto nie może. No bo to myślę, że to jakby dotyczy każdego rodzaju mediów. No bo z jednej strony media klubowe jakby chcą funkcjonować, jakoby uśmiechnąłem się, bo dzieci mnie napadają na wieczór. Nie. Okej, jesteśmy na żywo w radiu, więc nie wiem, czy... Pozdrawiamy serdecznie. Na to, tak, więc dzieciaki już powinny spać, no, ja właściwie już powinienem kończyć. W każdym razie wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś ustalenia granic po to, żeby ktoś później nie miał pretensji, albo na przykład portal WTM, żeby nie miał pretensji o to, że na przykład gdzieś wejść nie może, a może być może by mógł, a żeby klub nie miał pretensji o to, że ktoś gdzieś wszedł, chociaż nie powinien wchodzić. Jakby to, bo to dotyczy pewnie obu stron, tak sądzę. I pewnego dnia ktoś będzie, jedna strona będzie miała pretensje do drugiej, a drugiego dnia to będzie na odwrót. Może i rzeczywiście masz rację, że poniekąd to jest jakieś zamknięcie, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy to jest rywalizacja, no bo nie wiem, czy to jest rywalizacja, no ja jakby mogę mówić jakby o sobie, tak, ja bym chciał, żeby... Masz specyfikę, ty robisz coś, czego nie robi nikt inny, więc ty nie... bo robimy też radio, tak, no ja też dbam o to, żeby w radiu było ciekawie w trakcie moich audycji. Nie, no jasne, no tak, natomiast no jakby kiedy już jestem w radiu, no to chcę to, robię to tak, żeby to było ciekawe, tak, więc jakby tutaj też jest jakieś pole, w którym wtedy wchodzimy, no tak jak ostatnio chociażby u was nadawanie z Zapłotu, nie, no że tam, bo to wpadło mi na Twitterze, że jesteście na Łodziance, no i że z Zapłotu tam nadajecie, później Seba robiący te zdjęcia z Zapłotu, no to jest niestety w tym wypadku granica postawiona płotem na Łodziance, tak, ale jeśli ktoś sądzi, że na przykład ja, nie wiem, robiąc wideo, albo robiąc, nie wiem, audycję, dołączenie z Łodzianki, zastanawiam się, czy zaraz ktoś nie zrobi tego lepiej, no to tak nie jest, no ja, jakby nie jest to jakimś moim celem w życiu, żeby patrzeć, czy ktoś przypadkiem zaraz tam, nie wiem, nie szpieguje, nie spróbuje zrobić tego w lepszy sposób, bo ja po prostu wiem, jak chcę to zrobić, żeby to było zrobione jak najlepiej. No, ale mówisz jakby teraz w imieniu z oficjalnych mediów, prawda? Klubowych. No ja mogę za siebie odpowiadać, no właśnie, tylko za swoją pracę, tylko odpowiadam. No. Kompletnie nikt nie ma do ciebie pretensji, Arek. Nie, no jasne, żebyś też tutaj nie był teraz takim, wiesz, workiem kartofli, który tam naparzamy w niego cepem, bo nie chodzi o to, żebyś był przedstawicielem, a my będziemy się na tobie teraz uzewnętrzniać jako media nieoficjalne, tylko ty wypowiadasz się za siebie, natomiast przekaz ogólnie, jakie jest odczucie, jakie my mamy jako media nieoficjalne odczucie z klubu, jest inny. Nie do ciebie bezpośrednio, tylko ogólnie uważamy, że ja to czasem mam takie, nie chcę stawiać zarzutów nikomu, wolę metody dialogu niż kłócenia się i rozmawiania gdzieś tam za plecami, ale mam czasami wrażenie, że media nieoficjalne pewne rzeczy robią na tyle dobrze, że to ktoś z klubu mógłby odbierać jako rzecz negatywną dla niego samego. To znaczy, jak ktoś z nieoficjalnych mediów coś zrobi lepiej, napisze lepszy artykuł, zrobi lepszy wywiad, jakąś informację poda pierwszy, bo do niej dotarł, no to zaraz ktoś może mieć do mnie pretensje, czemu oni wiedzieli, a czemu ja nie wiedziałem. I to może zagrażać mojej pracy. Natomiast wracając, bo już kończąc, oddając wam głos, bo też czas, widzę, nam leci. Natomiast kończąc jeszcze swoją myśl, jeżeli ja prowadziłbym jakąkolwiek firmę, byłbym jakimś szefem jakiegoś przedsiębiorstwa, albo byłbym prezesem klubu piłkarskiego i dowiedziałbym się, że jakiś wariat, no bo tak w cudzysłowie wariatem można nazwać Sebastiana Zawalskiego, który za to ani grosza nie dostaje, mógłby w tym czasie leżeć do góry brzuchem i oglądać sobie ostatni taniec
jest na Netflixie, wyszedł z domu, pojechał na stadion, stanął, w ogóle nie wszedł na teren stadionu, tylko znalazł lukę w systemie, zobaczył, że widać jest murawę, wziął aparat, porobił zdjęcia i wrzucił to na stronę nieoficjalną i obejrzało to 3000 ludzi, bo sprawdzałem statystyki. To z perspektywy klubu i to jest to, co mówił Bartek. To powinna być wartość dodana. Klub się powinien cieszyć, że ma takich wariatów w nieoficjalnych mediach, że budują im popularność klubu, bo dzięki temu, że więcej jest nieoficjalnych mediów i im lepsze są media oficjalne, tym potem na przykład może więcej klub sprzedać biletów, bo o tym klubie się mówi, on jest modny, on jest popularny. To podnosi wartość PR-owo-marketingową klubu i im więcej takich przypadków, tym lepiej, a mam wrażenie, że w klubie traktują to jako coś wrogiego, jako jakąś taką wrogą konkurencję. Z drugiej strony też na pewno masz świadomość, Maciek, że na przykład treści, które pojawiają się na stronie oficjalnej, czy one są na przykład, nie wiem, generowane z audycji radiowych, no to często jest tak, że wiele informacji nie jest podanych pisemnie. I to jakby też daje jakieś pole do popisu, ewentualnie interpretacji tego, o czym była rozmowa dla tych mediów, powiedzmy, nieoficjalnych, tak? Gdzie są jakieś rozmowy, padają jakieś informacje, ale na przykład na stronie oficjalnej one później się jakby nie znajdują w informacji, no to tak jakby ja bym sobie wyobrażał, że wtedy jeśli rzeczywiście inne portale też to śledzą, no to wtedy jakby wykorzystują tę lukę, że takiej informacji nie ma i podają ją u siebie pewnie, nie? No bo i to też, no też nie róbmy z tych mediów takich nudów, nie? No bo... Bo to jest mocny zarzut, nie? No nie sądzę, że wszystkie materiały, które wychodzą z mediów klubowych są nudne i że można się spodziewać, wiesz, co tam nie będzie. Okej. Mówię o takiej ogólnej konwencji, tak? Że to jest wygładzone, to jest grzeczne. Ci, co to lubią, okej, ci, co nie lubią, będą szukać bardziej kontrowersyjnych tematów. Są przeciwnicy kontrowersyjnych, ktoś mógł posłuchać u nas rozmowę z Andrzejem Grajewskim i powiedzieć, że absolutnie to nie dla niego, żeby takie nawalanie w legendy klubowe, ktoś nie dostrzegł konwencji, że dano po prostu człowiekowi mówić to, co chce powiedzieć. Nikt nie twierdzi, że ma rację i tak dalej. Nie chcesz do tego wracać. Jest pewna, ale z drugiej strony powiem ci, Maciej, że... Z drugiej strony powiem ci, Maciek, że jakby, no jak padają jakieś takie dziwne sformułowania, o których później zrobiło się głośno na podstawie też artykułów w prasie i jakichś tam głosów w internecie, no to, ale to też myślę, że ty to jakoś tam uznajesz jako lekcję też dla siebie, bo i ja też wielokrotnie taką lekcję przeszedłem, że zastanawiałem się, czy to jest moment na to, żeby ripostować, czy jakby, i to nie mówię wcale o mediach klubowych, czy jednak do tego, aby wysłuchać i nie oceniać tego. Natomiast myślę, że jako kibicowi Widzewa przeciwko pewnym sprawom można by jednak zaprotestować i pewnie podejrzewam, że gdybyś jeszcze raz się z nim spotkał na rozmowę, to pewnie w jakimś tam miejscu byś podjął inną decyzję, czy masz trochę coś powiedzieć, czy masz trochę jednak tak. nie mówić. Nie? Trochę tak, ale też przyjęliśmy z Michałem Niebarskim, który wtedy ze mną prowadził tę audycję, że będziemy chcieli dać szansę wypowiedzieć się drugiej stronie, bo tam był oskarżony Bogusław Kukuć o jakieś związki z SBC-ą, sprzedawanie, weryfikowanie kolegów, dziennikarzy, rzekome oczywiście, ja nie twierdzę, że tak było, absolutnie. Były oskarżenia pod adresem Tadeusza Gapińskiego, Franciszka Smudy, więc my chcieliśmy do tych ludzi zadzwonić i oni nie chcą rozmawiać. No to my nie możemy ich do tego zmusić. Bogusław Kukuć w swoim takim no, dziwnym postrzeganiu świata, on w ogóle przyjął, że to my go wyzywamy od najgorszych i to my mu to zarzucamy. Nie, to nie my to mu zarzucamy, tylko człowiek, który po prostu przedstawił swoją wersję. My chcieliśmy teraz dać szansę Bogusławowi Kukuciowi i on by powiedział jednym zdaniem, nie są to nieprawdziwe zarzuty, nigdy coś takiego nie miało miejsca i chętnie byśmy kolejne 50 minut rozdyskutowali z Bogusławem Kukuciem o jego wspomnieniach, dziennikarstwa. W ogóle był taki plan, żeby go zaprosić do naszego radia, żeby porozmawiał o tym, co przeżył przez ten 10 lat będąc dziennikarzem. Przy okazji po drodze wyniknęły takie zarzuty ze strony Andrzeja Grajewskiego, więc można było to połączyć, dać mu szansę wypowiedzenia się. Według mnie medium powinno polegać na tym, że dopuszcza stanowiska obu stron, nie zabierając stanowiska po żadnej z tych stron. I z Andrzejem Grajewskim udało nam się to zrobić, chociaż no było rzeczywiście bardzo ostro z jego strony. Ale, nie ale jednak zabrałeś... Zrobić. Stanowisko w rozmowie z Marcinem Kaczorowskim tak, już tak, byłeś po jednej tak, stronie. Tak, tutaj się przyznaję, dlatego przeprosiłem za to na Twitterze ludziom, do których mam dostęp publicznie, że tu ten błąd popełniliśmy i no, cały czas mogę się do tego przyznawać, że tu wzięliśmy za pewnik, to jest słowa, które mówi osoba będąca po jednej stronie barykady, na to, ta barykada może istnieć. No i to właśnie też pokazuje, co to jest za klub i dlaczego tyle o tym się mówi, bo właśnie widzisz, w rozmowach zawsze gdzieś wejdzie tak, my, oni, my, wy, oni, tamci.
I zawsze gdzieś coś się spolaryzuje, nawet w rozmowie o mediach wokół Widzewa obecnych, czyli oni oficjalni, my nieoficjalni, czy na odwrót, gdybym ja to powiedział. Ja myślę, że po prostu jest kwestia ustalenia jakichś, znaczy jakby świadomości istnienia pewnych granic, tak, że klub pewne treści chce mieć na wyłączność i to nie jest nic dziwnego, że do pewnych spraw czy do jakichś momentów, o których on chce poinformować, nie będzie chciał dopuszczać innych osób. To jak to później wychodzi finalnie w kwestii ułożenia komunikatu, poprowadzenia rozmowy, to już jest tylko i wyłącznie kwestia osoby, która to robi, umiejętności poprowadzenia tego i przejścia przez jakąś rozmowę albo po prostu konieczności pokazania czegoś w wywiadzie. To jest tak, jak na przykład wchodzą różni ludzie, którzy robią wideo na meczach Widzewa na stałe czy jednorazowo i oni też mają określone zasady, na jakich mogą się po obiekcie przemieszczać i jakie treści są przeznaczone do jakby przedstawienia jakby w swoim materiale, tak? Bo reszta jest własnością intelektualną w jakiś sposób klubu, który, no, gdyby jeszcze klub nie umiał tego pokazać, gdyby ktoś mi powiedział, stary, ty nie umiesz robić filmów, ty nie umiesz pisać, ty nie umiesz wiesz, opowiadać w radiu jeszcze tam do kogoś, żeby były skierowane i ludzie by byli wściekli, że no dobra, nie dopuszczają innych, a sami nie umieją tego zrobić. No to powiem ci, że to 100% racji, zgadzam się z tym, no ale dlatego wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość, że te światy gdzieś tam się w jednej chwili przenikają, a w wielu momentach jednak, jeśli mówisz o rywalizacji, to ja bym tego tak nie nazwał, po prostu wydaje mi się, że to jest jakieś tam pilnowanie przez klub tego, aby i na stronie klubu były liczby z wyświetleniami, aby na profilach klubowych były wyświetlenia. To jest prosta, wiesz, matematyka. No. Albo zobaczą to zdjęcie na oficjalnym portalu kibice i klikną w nie 10 razy, bo chcą przejść na przykład, nie wiem, przez Insta Stories i zobaczyć jeszcze raz szczegół, albo zrobią to u kogoś innego. I ale jeśli nie była ustalona wcześniej to zasada, to będzie na to ma klubu. Być. Tak, ale wymierna korzyść dla klubu będzie taka, że później zbierze te statystyki, o których powiedziałeś na początku i powie, że u nas kliknęło to, nie wiem, powiedzmy w Insta Stories ileś tam tysięcy ludzi i nie został ten ruch, powiedzmy, wygenerowany na zewnątrz, bo nagle ktoś przez aparatem do środka. Ja jakby nie znam tej historii, bo zobaczyłem tylko posty Sebastiana, więc nie wiedziałem o tym, że tam była jakaś rozmowa rzecznika prasowego, więc jakby tu w ogóle w ten temat nie wnikam, ale jakby daję przykład, nie? Że wracamy do tego, o czym powiedziałeś na początku, czyli liczb, potencjału, bo Widzew nie zmierzy, znaczy no może tak, bo mówi, że są narzędzia, tak, do mierzenia tej no wartości. Tak, one mierzą tego, i oficjalne, i nieoficjalne publikacje, one mierzą wszystko razem. Ile razy się słowo widzę w internecie w maju przewinie, to jest policzalne, w jakieś tam, są jakieś specjalne moduły, które to robią i one to zliczają, więc ja uważam, że im więcej nieoficjalnych portali, im więcej publikacji, tym dla Widzewa lepiej, dla klubu. Jeżeli poszczególne osoby jakieś, uderza to jakoś w ich ego, czują się w jakiś sposób źle z tym, no to słaba historia. Może, że to można jakoś rozwiązać. Tutaj absolutnie też nie mówię, że trzeba polowanie na czarownicę teraz urządzać, tylko po prostu dać sobie, obie strony powinny sobie dać trochę na luz i robić swoje tak, jak robią. Ja nie mam pretensji do strony oficjalnej, że ona jest jaka jest, bo jest oficjalna i ma pewne ograniczenia, pewne rzeczy na wyłączność. Tak trochę mam wrażenie, Arek, jak cię słuchałem, to tak miałem wrażenie, że starałeś mi się oczywiste rzeczy tłumaczyć, że połowę z tych rzeczy, o których mówiłeś, to ja wiedziałem, ale to są słuchacze, którzy słuchają, więc dobrze, że do nich to trafi. Więc ja absolutnie tutaj nie stawiam się w roli konkurenta. Jak widać, jest przedstawiciel mediów klubowych w radiu nieoficjalnym i nikt się z Arkiem tutaj, ja się z Arkiem nie kłócę, wymieniamy się poglądami. Zresztą ustalmy, że ja jestem tu jako ja, tak? Ja tu nie zostałem przez nikogo no jasne, przysłany, tak, tylko jestem tu jako Arek. I tu, nie? Ale jesteś i tu, i tu. Gdyby była jakaś wrogość, jakieś podziały między klub a reszta, no to byśmy się okopali na swoich pozycjach i Arek by nigdy nie pomyślał o tym, żeby jako członek redakcji biura prasowego Widzewa, czy tam ogólnie rzecz biorąc mediów klubowych, pojawić się w radiu Widzew, więc to nie jest tak do końca, że to jest konkurencja. Wszyscy, wszyscy mówimy o tym samym, wszyscy mówimy o tym samym, informujemy o tym samym. Myślę, że po prostu zależy nam na tym, żeby no tak jak ty powiedziałeś, o Widzewie mówiono dużo, najlepiej, żeby mówiono dobrze, żeby też zachęcać ludzi do tego, żeby w jakiś sposób sympatyzowali. To też jest misja jakoś mediów klubowych, tak? Nie zniechęcać ludzi do tego, żeby kibicowali, tylko ich do tego zachęcić. A to właśnie powoduje jakieś tam ograniczenia, o których ty już wcześniej też powiedziałeś.
Pięknie się rozgadaliście, muszę wam powiedzieć. No, jestem zachwycony tą walką. Rzuciłeś po prostu mięso, rzuciłeś mięso, a my żeśmy po prostu zaczęli o to mięso się, no nie powiem walczyć, bo to nie była żadna walka. Teraz musisz podnieść rękę jednego z nas, Bartek, i przyznać pas. Ale wiecie po co ja was rozstawiłem po dwóch narożnikach? Właśnie po to, żeby wszystkim widzewie, szeroko pojmowanym, widzewskim środowisku uświadomić, że jak idzie do środka ringu gość z mediów klubowych i z mediów nieklubowych, to na koniec można podnieść rękę obu i stwierdzić, że obaj walczą dla widzewa. Bo czy to będzie medium zewnętrzne, czy wewnętrzne, jeżeli piszę o widzewie, to dla widzewa dobrze. Tylko to chciałem pokazać, bo mam mam odczucie, pracując też w mediach klubowych i teraz w mediach nieklubowych, mediach ogólnych, co mnie trochę pozwala mi po prostu stanąć w roli niejako sędziego i mam takie wrażenie, że taki paradoks jest. Małe kluby chcą, żeby o nich pisano jak najwięcej, wręcz się narzucają, a w widzewie odnoszę wrażenie, że jakby istniały tylko media klubowe, a mediów nieoficjalnych nie było, to nikt by nie lamentował. I to mnie po prostu lekko przeszkadza i tak jak Arek mówiłeś o granicach, to ja bym po prostu te granice przesunął jak najdalej na zewnątrz. Na przykład taka prosta, banalna sprawa jak ogłoszenie transferu. Jeżeli to zrobisz tak jak z Robakiem u siebie, masz super wyświetlenia i ja się zgadzam, że no jest z tego jakiś profit i to widzimy. Natomiast to, czego nie widzimy, to na przykład to, co już dostrzegali od dawna we Włoszech, czyli masz niesamowity spęd ludzi na lotnisku, masz wiele, 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 wiele mediów różnego rodzaju, bo przyjeżdża na przykład Christian Eriksen, i tym transferem żyje pół Mediolanu. Ale to jest inna sprawa, bo to było wiadomo, że on będzie, Bartek. To wiadomo było, że u nas nie wiadomo, bo była oficjalna powiedzieć pierwsza. No nie, to nie było tak. Z Robakiem to nie była przecież taka sprawa hop-siu, bo przecież to jeszcze dni przed tym transferem cały czas nie było wiadomo tak naprawdę, czy on będzie. No ja jakby pamiętam ten moment, bo my też nie wiedzieliśmy, na co się szykować tak naprawdę do samego końca. Czy to, że on się pojawi tego i tego dnia, to już jest finalizacja, czy jednak jeszcze nie, no to są, wiesz, już gdyby było wiadomo, że wiesz, że są negocjacje, gdyby to już jakby wyszło, że on, że wiesz, na zasadzie takiej, że negocjuje kontrakt, no to wiesz, to ja jestem pierwszy, który by powiedział, słuchajcie, zróbmy, nie wiem, przyjęcie na model włoski albo turecki, jedźcie, kurna, nie wiem, pod klub, odpalcie racę, tak krzyczcie, po prostu zróbcie taki ogień, że gość przyjeżdża i stawia wielkie oczy, mówi, wow, gdzie ja jestem w ogóle, tak? Naprawdę, to jest moja dusza, to mnie siedzi w duszy takie coś, tak, ale no w takim wypadku akurat kojarzy mi się jednak, Bartek, że z Robakiem to była jednak trochę inna sytuacja, ale rozumiem, o czym ty mówisz, ja się w ogóle z tym zgadzam, bo to jest super, to jest koloryt, prawdziwa dusza piłki nożnej, takie coś, no. Też, żeby nie było, że krytykujemy media klubowe, czy że krytykujemy klub, to na przykład dostrzegłem też współpracę na przykład z Telewizją Polską, czy z Radiem Łódź, jakieś takie wspólne programy. Moim zdaniem ten dostęp na zewnątrz powinien być zdecydowanie lepszy, takie inicjatywy powinno się pompować i na przykład na takiego Robaka transfer zaprosić wszystkie media, zrobić tego po prostu jakąś pompę, a nie news ekskluzywny, który ma być tak naprawdę dla klubu, bo zamknięcie się... Są dwie drogi, Bartek, jasne. Są dwie drogi, to ja się z tobą zgodzę. Można to rozegrać na dwa sposoby. Albo robisz to samemu jako klub, tylko że musisz mieć świadomość tego, że musisz to zrobić po prostu najlepiej, jak potrafisz. I odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, że ty umiesz najlepiej, jak potrafisz, to czy to jest wystarczające. Tak jakby chcieli to zobaczyć ludzie. Więc jeśli wychodzi z założenia, że zrobisz to dobrze i bierzesz za to odpowiedzialność, że ten transfer opakujesz tak, że to się sprzeda, no to okej, to wtedy podejmujesz ryzyko, nie zapraszasz innych i robisz z tego ekskluzji, bo to jest ogromna wartość dla klubu, o czym wam powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o liczbę. Tak, natomiast oczywiście jest druga droga i wcale to nie znaczy, że ona jest gorsza. Podzielenie się informacją z innymi, zaproszenie, zrobienie wielkiego wydarzenia, ale myślę, że my też się dopiero tego uczymy, bo ile lat nie mieliśmy takiego wydarzenia. To było pierwsze takie, tak naprawdę takie wydarzenie, które pokazało, jak ogromny jest potencjał cały czas w widzewie medialny właśnie, ten transfer Robaka, ta liczba wyświetleń, liczba informacji w mediach i tak dalej. Więc to jakby też jest jakaś nauka i wierzę w to, że przyjdzie taki moment, że będzie transfer równie medialny, ale który powiedzmy nie będzie taką niespodzianką i wtedy można wypracowywać, wiesz, kolejny scenariusz, żeby właśnie to się rozlało po prostu po świecie w taki sposób. No,
Wiesz co, wydaje mi się, że to, o czym mówisz, dwie drogi jak najbardziej i chciałbym po prostu, żeby widzę wszedł obiema drogami, czyli zrobił zajebistą wizytówkę jako oficjalne medium, najlepsze jakie może, na przykład robiąc materiał pod batutą Marka Stolarka i wtedy wiadomo, że to wychodzi po prostu dobrze, no jak oceniamy, to też nie będę ci słodził, ale no wiadomo jak to wygląda po twoim przyjściu telewizja klubowa, że tutaj skoczyło kilka poziomów do góry, ale też pozwolić innym zrobić z tego po prostu wielkie wydarzenie i to, co powiedziałeś, uczymy się, to też świetnie pokazuje, po co są takie media jak nasze, bo w medium oficjalnym nie powiesz tak naprawdę, że czegoś nam brakuje, że się uczymy, bo to ma być tak naprawdę, no nie chcę używać słowa propaganda, bo źle się kojarzy, ale to ma być pompka marketingowa, reklama, PR, u nas jest wszystko fantastycznie, a takie powiedzmy media dla zapaleńców, jak my tutaj sobie siedzimy prywatnie, rozmawiamy, właśnie po to, żeby na przyszłość pewne rzeczy poprawić i na przykład zastanowić się nad kilkoma rozwiązaniami i nad tym, którą drogą pójść. Dlatego się cieszę, że was skonfrontowałem i mam nadzieję, że no, na przykład ktoś na przyszłość zastanowi się, czy nie warto polecieć szerzej. Arek, wiem, że mieliśmy kończyć 21:30, troszeczkę się przedłużyło, także myślę, że zostawiamy widzów z słuchaczy. Kolejny raz właściwie z lekką taką nutą niedosytu. Chyba dobrze. Zapraszamy za tydzień, a już za dwa tygodnie to pewnie w zmienionej porze, ale będziemy jechać ostro. Jeszcze widzę wpis Michała o jakichś bolszewickich metodach. Nie wiem, czy Michał już zaczął wieczór z wtorku na piątek, ale czy jest w trakcie tego wieczoru, ale nie wiem, opisze o przeglądzie mediów w oficjalnym radiu. Nie ma takiego czegoś jak przegląd mediów w oficjalnym radiu. Wystąpię jako adwokat, po prostu trzeba podzielić przez 10. To jest specyficzne poczucie humoru. Wiem, Michał. Najgorsze jest to, czasami że już wiecie, a wielu słuchaczy nie wie i wtedy musi się nauczyć. Cały czas jeszcze się człowiek łapie, że nie wie czasami to jest zawsze 100%. Prywatnie, że ja się często łapię, że nadal potrafi mnie skręcić na przykład, nie? Że się nie zgodziłem na jakiegoś gościa i on się obraża, że on odchodzi z radia, już go nie będzie. Albo że mamy 2 minuty do wejścia, on mówi, że on jest tam gdzieś na działce i za pół godziny będzie dopiero, nie? Ja już często z nim współpracuję, nadal się na to w każdym razie, tylko chciałem się odnieść do tej jednej części, właśnie o tym przeglądzie mediów w OFI Radiu, bo to nie jest przegląd żadnych mediów w OFI Radiu, tylko to jest zapowiedź tego, co można przeczytać w oficjalnych mediach. Oficjalne radio mówi o tym, jaki materiał przeczytacie, co może zobaczycie. No tam nie ma przeglądu mediów, prasy, nie ma czegoś takiego. I bardziej się powinien cieszyć, bo w takim razie Ryan nie ma konkurencji w trybunie prasowej, siedzi na tej trybunie sam. W trybunie ludu. Jeszcze tutaj widzę jeden wpis Pablo, który napisał, że jeżeli wychodzi się z założenia, że nieoficjalne kanały mają być kontrowersyjne, w kontrze do oficjalnej, to jest dość ryzykowna postawa, by opowiadać o klubie. No właśnie, Paweł, chodzi o to, żeby nie być w kontrze do oficjalnej, tylko żeby być komplementarnym. Żeby być po prostu uzupełniającym się, żeby to była symbioza, nie rywalizacja. Po Arsenal Fans TV i w tej chwili już coraz więcej kibiców po prostu Arsenalu zaczyna nienawidzieć wprost. No, jakieś tam ataki fizyczne na nich się zaczęły, bo po prostu przegięli pałę w pewnej chwili i kibice Arsenalu zaczęli się zastanawiać, czy oni rzeczywiście w ogóle chcą jeszcze kiedyś coś dobrego o klubie powiedzieć, nie? To jest dość cienka granica, jak się okazuje, i to też w wielkim świecie, no też jakiś jest to przykład, myślę, wcale nie głupi. Rynek weryfikuje, jak to mówi klasyk, więc Arsenal Fans TV jak poleciał w drugą stronę, to oczywiście nie będzie miał czytelników czy słuchaczy i po prostu z tego rynku. No to znaczy, że zrobił źle, tak już abstrahując od moralnych jakichś tam sympatii do klubu, własnego kibica, no to jeżeli mu to nabiło kasę po prostu do kieszeni, bo myślę, że takie liczby to już dodają jakieś pieniądze, no to no pytanie to jest, wiesz, moralność kontra zarabianie kasy, tak? Żerowanie na klubie, naparzanie w ten klub, jeżeli na tym zarabiam, no to można to oceniać z punktu moralnego źle, z punktu biznesowego dobrze. No jak mu tam poszło, to nie wiem. Szczerze powiedziawszy, jakoś się tym nie interesowałem, ale to też jest ciekawy temat, możemy sobie kiedyś też poruszyć, bo byłem zafascynowany może nie samym kanałem sportowym, tylko całą tą akcją społeczną, marketingową, jak PR-ową, jak wokół tego kanału sportowego to zostało rozegrane i też te początkowe ich na kanale sportowym jakieś ich materiały wideo na YouTubie były rekordy popularności po 1,5 miliona, a teraz widać wyraźny spadek, więc też będą musieli... Dzisiaj Adam Małysz w trakcie naszej rozmowy jest. Właśnie, może Małysz tam nam trochę skradł słuchacze, a może odwrotnie. Nie będziemy w ten temat chyba wchodzić, bo szkoda czasu. Generalnie musisz, Bartku, jeszcze powiedzieć, kto wygrał, czy jest no contest,
Czy będzie za tydzień jakiś, nie wygrał wiem, Widzew. Rewanż? Ja mam nadzieję, że wygra Widzew. No właśnie, ja mam nadzieję, że wygra Widzew. Że to nie chodzi też tylko o to, żeby poruszać sprawy widzewskie, jeśli chodzi o media, tylko w kontekście oficjalnych i nieoficjalnych, ale po prostu mediów różnych, bo tu nie chcemy też stawać w takiej pozycji bycia sędzią we własnej sprawie, ale po prostu medialność Widzewa jako takiej, bo to przynosi realny zysk, jeśli chodzi o przychody klubowe. Tutaj rozmawialiśmy o reklamodawcach i o to głównie chodzi. No jeżeli będzie Widzew medialnie grał tak, jak należy, to nie tylko Robak będzie grał w ataku Widzewa, ale jeszcze na przykład ktoś z podobnej, powiedzmy, półki ekstraklasowej zasilił zespół, bo będzie można mu zapłacić pensję po prostu. Kai Havertz. Mało tego, dojdą ci dziennikarze z Wirtualnej Polski, ze Sport.pl, z Przeglądu, z Centrali, nie wiem, z wielu innych portali, które zaczną częściej przyjeżdżać, tak do klubu, więc będziesz miał jeszcze więcej ludzi, którzy będą chcieli o tobie pisać. No to także to wiesz, to apogeum dopiero przyjdzie tak naprawdę, no. No właśnie, a ja bym chciał to apogeum wyprzedzić i niejako wymusić po prostu, żeby Widzew sam zabiegał o to, by jak być jak najbardziej medialnie zbudowany. O to mi chodziło w tej całej dyskusji. Mam nadzieję, że wam się ta dyskusja podobała. Za tydzień będziemy rozmawiać zupełnie o czymś innym, a być może o tym samym. Także zobaczymy jeszcze, co się wydarzy w ten tydzień. Za 2 tygodnie na pewno o meczu, a czy przed meczem, czy po meczu, to jeszcze zarząd nas zadecyduje. Bardzo miło mi się rozmawiało z panami. Bardzo dobra to była walka. Słuchało chyba. A w niebieskim narożniku. No ja byłem sędzią, to nie będę tutaj wchodził na trzeciego. W niebieskim narożniku Maciej Wojciechowski. Zmęczony po walce, ciężkiej walce w parterze. Dobranoc. W takim razie na górze był tutaj Jarek Solarek. No dzięki. Jak się czułeś w stójce? Ja w stójce akurat dobrze, to jest akurat ta lepsza strona. To jest pozycja Arka, jakby ktoś się zastanawiał. Bartłomiej Stań, do życzę miłego. Dobra, życzę miłego wieczoru dobra. Wszystkim. Do usłyszenia. Trzymajcie usłyszenia. Do widzenia. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.